Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił stanowisko w sprawie konfliktu dotyczącego hydroforni w 14 wysokich blokach w Sieradzu. Z tego dokumentu wynika, że w przyszłym roku 882 lokatorów będzie musiało zapłacić za tę modernizację, którą Rada Nadzorcza i Zarząd potraktowały jako inwestycję i nie chciały zrealizować z funduszu remontowego spółdzielni. Tak potraktowani spółdzielcy mają zapłacić prawie 2 miliony złotych za hydrofornie służące do podwyższenia ciśnienia wody w przeciwpożarowych hydrantach. W zależności od powierzchni mieszkania zobowiązania te wynoszą od 400 do 2,5 tysiąca złotych. SSM jest jedyną spółdzielnią w kraju, która przyjęła takie rozwiązanie. Wobec zakończenia postępowania przed sądem apelacyjnym, co oznacza utrzymanie w mocy orzeczenia Sądu Okręgowego i jednocześnie ważność uchwał Rady podjętych w lutym ubiegłego roku, może być tylko jedno. Zawiadamiamy członków, wieszając ogłoszenia, które tutaj mam przy sobie na klatkach, z informacją o tym, że na podstawie prawomocnego orzeczenia są zobowiązani do zapłaty. Podajemy, przypominamy także możliwości jakby złagodzenia tego zjawiska dla rodzin, czyli rozłożenie na raty z oprocentowaniem 1% lub zaciągnięcie pożyczki bezprocentowej, ale to ostatnie dotyczy wyłącznie członków spółdzielni. Oczekujemy na reakcję mieszkańców do końca tego roku. W tym czasie nie prowadzimy żadnych działań windykacyjnych. Z nowym rokiem wyślemy pierwsze wezwania uświadamiające mieszkańcom obowiązek zapłaty. Tym, których nie stać na spłatę, zarząd SSM proponuje rozłożenie płatności na raty oraz nieoprocentowane pożyczki. Większość tak poszkodowanych spółdzielców nie zamierza płacić. Wolałabym nie zapłacić, bo postawiono nas właściwie pod ścianą. Kazano nam zapłacić, mnie na przykład, naszej rodzinie ponad 2000 zł. Nie wiem, skąd ja to wezmę. No, sytuację mam taką, że mam dwie osoby niepełnosprawne. Wydatki, jak wiadomo, są. No i nie wiem, chyba już jak faktycznie nie będę miała innego wyjścia, no to nie wiem w jaki sposób, ale no, będę musiała, ale nie palę się do tego, żeby zapłacić. Ja na pewno nie zapłacę. A dlaczego nie zapłacę? Dlatego, że nie ma prawomocnego wyroku sądu, który nakazywałby mi dokonanie takiej zapłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa działała niezgodnie z prawem, tego dowiedziemy. I dlatego nie będę płaciła. Przed Sądem Okręgowym w Sieradzu toczy się bowiem inny proces w tej sprawie, a właściwie 4 postępowania dotyczące 4 nieruchomości. Chodzi o to, że część spółdzielców, którzy już dwukrotnie protestowali przed spółdzielnią i na ulicach Sieradza, zaskarżyła uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie hydroforni. Spółdzielcy czekają teraz na uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Gdy to nastąpi, zostanie odwieszona sprawa w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, która się toczy o unieważnienie kilku z uchwał dotyczące przynajmniej mojego bloku i pozostałych 3 jeszcze, które złożyły takie pozwy. No i myślę, że to zamknie już sprawę definitywnie. Na pewno ja i moi sąsiedzi, którzy wspólnie walczymy, nie zapłacimy. To optymistyczna wersja dalszych wydarzeń. Zarząd spółdzielni bynajmniej nie odpuści, a tym samym tylko pogłębi największy problem finansowy SSM. Zaległe zobowiązania czynszowe lokatorów wynoszą bowiem prawie 4,5 miliona złotych.